Niemen jest człowiekiem z innego wymiaru, spokojnym i wrażliwym obserwatorem. Poetą, który zastanawia się, dokąd zmierza świat. Jego narzędziem jest muzyka pop. Dzięki jej wyjątkowości zyskuje słuchaczy i ma wpływ na otoczenie. Mocna kościelna harmonika muzyki Niemena mówi o jego religijnych korzeniach, jeszcze z okresu życia w Związku Radzieckim i w Polsce. Wykorzystując elementy muzyki soul, Niemen ukazuje swoją wrażliwość, a poprzez współczesne, kakofoniczne brzmienia oddaje problemy otaczającego świata. Niemen pochodzi z Polski, a Polska to przecież zupełnie inny kraj. W polskiej muzyce pop Niemen jest wyjątkowy pod względem talentu i popularności. Oczekuje się, że będzie pierwszą gwiazdą ze wschodu, która odniesie sukces na rynku zachodnim. Nadzieja ta nie jest bezpodstawna. Niemen zaczynał z tradycyjnym zespołem gitarowym we wczesnych latach 60. Śpiewał bossanowy i piosenki Presleya.
Powoli zdobywał pozycję. Skomponowane przez niego melodie włączała do swojego repertuaru Marlena Dietrich. Pojawienie się Beatlesów oznaczało przełom zarówno dla niego, jak i dla tysięcy innych artystów. Niemen odkrywa także króla soulu Otisa Reddinga, którego stawia sobie za wzór. Wszystko to sprawiło, że narodził się współczesny, tajemniczy Niemen. Zgromadził wokół siebie najlepszych muzyków jazzowych i skomponował muzykę do dawnej poezji. Występował także we Włoszech, gdzie trafił na listy przebojów. Niemen reprezentuje specyficzną linię muzyki rozrywkowej. Każdy z członków jego zespołu niemalże dorównuje liderowi. Ta muzyka potrafi zaskoczyć słuchacza, a to znaczy, że jej twórca naprawdę pochodzi z innego świata.
Come on.
In the singing bones to unprotected little nestlings. Yeah. A teraz utwór, który znalazł się na naszej najnowszej płycie, wydanej przez CBS Records. Dziwny jest ten świat. Thank you.
most people aren't good, man.